Co z Wałbrzyskim Skateparkiem przy ulicy Dopolowej? Obiekt stoi od ponad roku pusty i nie zanosi się, by wkrótce mógł ktoś z niego skorzystać. Obiekt zamknięto wraz z rozpoczęciem pandemii. Od tamtej pory jest zamknięty na cztery spusty. Skateparkiem nie zarządza już Akwa Zdrój. Przejęła go gmina Wałbrzych. Jak nas poinformowano, w sytuacji pandemicznej nie ma możliwości, by funkcjonował. Były też próby znalezienia kogoś, kto przejmie obiekt komercyjnie. Przypomnijmy, że korzystanie z Babryskiego Skateparku nie było tanie, bo to jeden z najdroższych obiektów w Polsce. Ceny były wyższe niż w Warszawie. Obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem, bo w najbliższej okolicy nie znajdziemy zadaszonego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych. Jakiś czas temu w sieci pojawiła się petycja o utworzenie kolejnego obiektu, tym razem otwartego. Do tej pory podpisało ją 842 osoby. Petycje znajdziecie na portalu Wałbrzych 24.com